Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czeku, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Discorda, Twitcha, Instagrama, mój drugi kanał vlogowy, byłoby mi bardzo miło, a my kontynuujemy sobie naszą przygodę, historię z gry Wiedźmin 3. Słuchajcie, w poprzednim odcinku, we wczorajszym odcinku wykonywaliśmy misję Nawiedzony Dom. We wczorajszym albo w przedwczorajszym odcinku, przedwczorajszym, nie wiem, nie pamiętam, w którym to było odcinku i nie wiem, czy się w przedwczorajszym w ogóle istnieje takie słowo. W poprzednim? Po poprzednim? No nic, chyba wydaje mi się, że na 90% wczoraj wykonywaliśmy misję Nawiedzony Dom. I słuchajcie, na mojej tablicy ogłoszeń pojawiły się nowe zlecenia, przynajmniej tak uważałem, że to są zlecenia. Więc podbiegłem, zerwałem je, ale okazało się, że nie są to zlecenia, jest to list, który właśnie wam teraz przeczytam, który tytuł ma: Uwaga, nawiedzony dom. Uczciwi mieszkańcy Nowigradu, apeluję do was i lojalnie ostrzegam, nie róbcie interesów z niejakim Jonkherem, choć jego ród szczyci się prawością i uczciwością, on sam jest kanalia i oszust. Sprzedał mi po okazyjnej cenie dom, w którym straszy. Mieszkać się nie da, bo złe duchy spokoju nie dają. Na razie to tylko hałasy i psoty, ale kto wie, co będzie się działo z czasem. Dlatego kto tylko oleju choć trochę w głowie ma, niech ten dom przeklęty omija i z Deyonherem w żadne spółki nie wchodzi. I kiedy to zebrałem oto ten list i go przeczytałem, pojawiła się z powrotem misja Nawiedzony Dom. Przemierzając barwne ulice Nowigradu, Wiedźmin natrafił na ciekawe ogłoszenie. Sugerowało, że niejaki Deyonher zdołał sprzedać jakiemu naiwniakowi dom, który za mieszkanie i plac zabaw obrała sobie Sara. Sympatycznie skądinąd Bożątko. Sympatyczne skądinąd Bożątko. Z ogłoszenia wynikało jednak, że nowy właściciel nie przypadł do gustu dzikiej lokatorce. Geralt postanowił sprawdzić, jak miewa się Sara. Więc z tym sobie dzisiaj zaczniemy odcinek. A ja myślałem, że ten gościu, co kupił dom, był wkurzony i wystawił takie ogłoszenia. To odwrotnie. Ten ziomuś, do którego wykonywaliśmy misję, on sprzedał ten dom, jakieś po taniości, jakieś lasce, i ona jest wkurwiona, że dom jest nawiedzony, więc zobaczymy, czy Sara jest cała, czy wszystko u niej w porządku. Tym sobie dzisiaj. O Przecież kurwa! chciałaś warkocze. A! Ale nie żebyś szarpała! Bez szarpania nie ma warkoczy. Tu ja już nie chcę. Ty, tu się zakumplowali. Co tu się dzieje? Nie pamiętam tej sceny w Corinne, ogóle. zobacz, kto przyszedł. Jaka Corinne? A to tam coś śniła. Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów, ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Szkoda, że te kasenki są strasznie ciche i nie wiem, jak je podgłośnić, ale to, co powiedział Wiedźmin, jest całkowitą prawdą. Więc tym miłym akcentem sobie zaczynamy dzisiejszy odcinek, słuchajcie. Co dzisiaj dalej będziemy robić, nie wiem do końca. Muszę się przez chwilę zastanowić, zobaczyć, jakie mamy misje. I pewnie widzimy się na miejscu jakiejś misji. Ewentualnie idę coś pokupować, posprzedawać, jeszcze nie wiem. Chciałem wam na samym początku wykonać tą misję i teraz zobaczymy, co dalej. Zaraz się widzimy na miejscu jakiejś misji albo gwida, albo cokolwiek. No, przeszukując tutaj różnych karczmarzy, bo słuchajcie, muszę zaglądać do każdego karczmarza teraz od nowa. Z tego względu, że przez to, jak wgrałem moda, to możliwe, że pojawiły się w jego ekwipunku nowe karty, które można kupić, więc po raz kolejny od nowa zaglądam, kurczę, do wszystkich karczmarzy. Zobaczyłem, że tu jest jakiś do karczmarzy i kupców i tak dalej, oczywiście. I zobaczyłem, że tutaj jest jakiś kupiec. Natomiast kiedy wbiłem tutaj do tego miejsca, okazało się, że nie tylko jest kupiec, ale jest też wykrzyknik, czyli jakaś misja. Coś tu się dzieje, więc co się dzieje? To jest moje pytanie. Zostawcie go w spokoju. Może ma karty A ty Gwinta? coś za jeden? Tajniak ze Straży Świątynnej?
Przynajmniej zainteresowany obywatel. Jestem wielbicielem ładu i porządku. A tak, i kart gwinta, które on może mieć, wariacie. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. Gwint. A jak nie? To inaczej was przekonam. A jak nie, to będę musiał was pobić. Słyszeliście, chłopcy? Kurde, na pięści? Oj! Czyli nie na pięści. Bardzo dobra rada z tym niewłażeniem pod mięż, tylko... Wariacie, to nie jest takie kurwa łatwe, jak ja jestem Wiedźmakiem, wiesz? Łatwiej powiedzieć, gorzej zaaplikować. Pyk i ciao. O kurde, pyk i ciao. Wracaj do domu, człowieku. I nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. To znaczy tak. Dziękuję za pomoc, panie. Towary na sprzedaż, wariacie? Kurde, nie ma towarów na sprzedaż. Postacie mi znikło, ale zostały wielkie plamy krwi. A ty co się lampisz? Zbliżę. Tak? Bierę co masz tu weku. Ruda, kurwa, ruda srebra? Tyle ród srebra? Biorę. No co? No jak tu mogę wejść? Co to jest za dom jakiś randomowy i czemu mogę tu wejść? Czemu do jakichś domów mogę randomowych sobie wchodzić? Ciekawe. Znaczy fajne to, że mogę sobie wejść do jakichś domów. Tu też mogę? Nie, tu nie mogę. Dobra. Kupiec uwolniony, mam nadzieję, że miał coś ciekawego na sprzedaż i później go gdzieś tam na ryneczku spotkamy. A teraz udajmy się, słuchajcie, do szałwii rozmarynu, bo wszystkie zadania poboczne i tak dalej to jest... one są już na Skellige, a my do tego Skellige jeszcze nie chcemy się udawać. Udajmy się do właśnie tej szałwii rozmarynu w Nowigradzie, poziom 11 sugerowany, także nadajemy się do tego zadania i przeczytajmy i przypomnijmy sobie, o co w tym zadaniu będzie chodzić. Od śniążki Corinne Tilly Geralt dowiedział się, że będąc w Nowigradzie Ciri, skontaktowała się ze mną. Wiedźmin udał się więc do szałwii rozmarynu, uroczego przybytku, który odziedziczyłem po wielbicielu mojej poezji. Tam bowiem, gdzie spodziewał się mnie zastać, nagle odnalezienie... Co? Tam bowiem, gdzie spodziewał się mnie zastać. Nagle odnalezienie Ciri wydawało się Wiedźminowi bliższe niż kiedykolwiek. Ale czy w istocie bliższe będzie? Nie wiem. Ale bliżej będzie moja talia gwinta do skolektowania na 100%. Już was tu nie ma! O, ja wiem, kto to kurwa krzyczy tu. Zoltan, jak chuj, gdzieś tu był. Słyszałem głos Zoltana, to 100% był Zoltan. Przeczytajmy może jeszcze plakacik, co tu jest napisane. Z woli Bogu, upragniony przez ludy tej ziemi, król Radowi zbawia północ. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że przeczytałem całe możliwe chyba lore. Zobaczyłem chyba z 5 filmików na temat tego, co jest jakim miastem, co jest gdzie kogo miastem, co się gdzie dzieje, gdzie my się aktualnie znajdujemy. Cała historia Kermoren, Nowigranu, Velen, Białego Sadu, Zamka, Kedwen, Rivi, kurwa wszystkiego. Już mam taką wiedzę, widzowie, że w życiu mi się nie popierdoli. Mam nadzieję, że mi się w życiu nie popierdoli. Kto jest kim królem, kogo królem i tak dalej. Teraz będę was tylko i wyłącznie zaskaczał, kurwa zamknięte. Zaskaczał różnymi ciekawostkami na temat świata, a nie będę się was pytał. Zazwyczaj to wygląda tak, że pewnie wy 90% więcej wiecie ode mnie, a ja... Wiem, co się w Wiedźminie działo, gdzie byliśmy w górach tego, jak to się nazywa tam, Mahakamskich górach, coś takiego. Z krasnoludami, no, a propos krasnoludów. Zoltan. Zoltan chyba był w dwójce, tak mi się wydaje, że był. Odnośnie dwójki, z dwójki praktycznie nic nie pamiętam, jeżeli chodzi o... Chodzi o samą grę, natomiast całe lore pamiętam, bo oglądałem te filmiki wczoraj. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Kurwa. Wedle życzenia. No dobra. Włóczęga. Pach, pach, pach. Kurde, dużo ich trochę. Ale to jakieś lamusy są. Plus Zoltan kurwa czterech naraz bije jednym ciosem. On ma pałkę. Ty, to jak... Tak, ja mam pałkę, to bym mógł ich bić pałką normalnie?
Poczekaj, wariacie. A nie mogę ekwipunek. A mogę, nie, mogę alchemię, głosariusz, nie mogę ekwipunku. Czy jak miałbym pałkę, to mógłbym ich normalnie pałką napierdalać? Za pięści? Chyba tak. Skoro on napierdala pałką. Witaj, Zolto. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Góry mahakamskie to są region, z którego pochodzą najczęściej krasnoludy. I to jest państwo, które się nazywało, o ile się nie mylę, Kedwen. Wydaje mi się, że to góry mahakamskie leżą w Kedwen. Aczkolwiek tego, co do nazwy, jestem tak średnio niestety pamiętliwy. Nie chcę i co do imion. Imiona najgorsze. W ogóle nie pamiętam imion. Nie nikogo. Pierdol, gadaj mi tu zaraz, o co chodzi. Siema, jestem Eryk, tak, Maciej, kurwa, i 7 razy jeszcze muszę spytać. Znalazłoby się kilka rzeczy. Niech zgadnę, Triss? Yennefer. Rozmawiałem z Triss, wyjaśniliśmy sobie kilka rzeczy. A jeśli chodzi o Yennefer... A, czyli ją znalazłeś? No, to musisz mi wszystko opowiedzieć. Na pewno, ale kiedy indziej. Teraz muszę załatwić coś ważniejszego. To znaczy? Szukam Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i dziki gon. Myślę, że nie byłoby ją tak ciężko poznać przez siwe włosy. Nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. Czemu? A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie ma, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. To nigdy nie może być takie łatwe, co? Ja myślałem, że tu normalnie będzie, wiesz... Chłopie... Jakieś alkohole, jakiś gwincik, coś... Pub jakiś, albo cokolwiek, a tu dupa jest, a nie bab. Muszę w końcu skonstruować białą mewę i brakuje mi do tego pierdolonej wiśniówki na spirytusie. No nie mogę nigdzie znaleźć wiśniówki na spirytusie. W ogóle tej nalewki z mandragory też jest strasznie ciężko znaleźć. A ta biała mewa jest mi potrzebna do wszystkich ulepszonych, wyśmienitych praktycznie tych wyśmienitych olejów, bo do każdego tego kryształu, czy co to jest, co tutaj widzicie, jest nam potrzebna biała mewa, już kiedyś o tym mówiłem. O, list od wdzięcznej muzy. A tajemnica korespondencji? Lico me spłonił rumieniec, w czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach mej duszy. Tutaj też jest jakiś list. List od Fanki. Przeczytaj. Fragment nieczytelny. Gdy obdarzyłeś mnie swym hipnotycznym spojrzeniem, lico me spłonił rumieniec. Cały świat zawirował nagle w szale zapamiętania. A ja w czystą ekstazę wpadłam, chłonąc wszystko co wokół, muzykę, śpiew, ciebie. Przez ten krótki moment czułam, jakbym była sama lutnią, którą delikatnie muskasz i zapragnęłam, byś ułożył palce twe na spragnionych strunach mej duszy. No i kiedyś to trzeba było pogłówkować, żeby zrozumieć. W skrócie, sadź mi palucha w cipę i pewnie dzisiaj tak by SMS wyglądał. Wyjście fajne cycochy, wyjście snapa. Nie tak by to niestety dzisiaj wyglądało. Schowek. Możemy tu pochować różne rzeczy, ale nie chcemy. Srebrny laur w dorocznym konkursie truwerskim dla mistrza Jaskra. A sam książę Herewart mu go wręczył. Pamiętam ucztę na cześć laureatów. Jaskier uczył świnie jodłowania, a ja... Zostawmy to. Okej.
10 beczek wytrawnego stusu, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Świetny żal, jaskier i terminarz? Tak, jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. To mi się mikrofon randomowo odpala. Ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. No dobra, bo wiatrak na full mocy działał i było to delikatnie słychać i się dlatego odpalało i przechwytywał mikrofon. To może nam pomóc? Po co nam lista dziewczyn? Nie no, Gerward. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Spis. Cudzoziemiec. Przeczytaj terminarz Jaskra. Nowy wpis o postaci Zoltan Chivoy. Czytajmy sobie, może coś będzie, jakiś taki background tej postaci i przypomnijmy sobie, co w poprzednich częściach robiliśmy z Zoltanem. Zy? Pod Zy będzie Zoltan? Halo? Nie, tu jest Zoltan. Krasnoludzki poszukiwacz fortuny, weteran spod Bereny, niepoprawny optymista, zdeklarowany altruista, miłośnik mocnych trunków i śpiewu, mistrz gry Gwinta. Ale przede wszystkim, no to my się dogadamy tutaj. Serdeczny druh i wierny przyjaciel mój i Geralta Zoltan Chivoy. Początki naszej przyjaźni sięgały wiele lat wstecz, gdy podczas przebierania się przez ogarnięte wojnę za rzeczę szczęśliwym trafem natknęliśmy na Zoltana i jego ówczesną kompanię. Od tamtego czasu los wielokroć krzyżował nasze ścieżki, a ostatnio staliśmy się niemal nierozłączni, dzieląc porażki, jak i sukcesy wspólnych przedsięwzięć. W momencie, gdy rozpoczynała się ta opowieść, Zoltan od pewnego czasu był moim wspólnikiem w interesach. Pomagał prowadzić mój nowigradzki lokal o wdzięcznej nazwie Szałwia i Rozmaryn. Nie wiem, czy to dobre połączenie Szałwia i Rozmaryn. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie Jaskier zna się jak nikt. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Tak, tak. Myślałem, że mogę sobie zabrać to wino co do środku. Zna się jak nikt. A nie, że będziesz mi 15 razy to ten czytał. Znaczy czytał, mówił. Podnieś, chochla. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurdzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Julian Alfred Pankrac. Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. Kiedyś mówiłem, że tak mi się wydawało, że to jest imię Jaskra właśnie. I chyba widocznie faktycznie jest. Pozwiedzajmy, co tu jeszcze jest. Zobaczmy, może są jakieś ciekawe interakcje. List od Fran. Kiedy wrócisz do Cidaris? Mam nadzieję, że szybko, bo tęsknię. Doczekać się nie mogę wręcz. Jak będziesz przyjeżdżał, to wyślij wcześniej wiadomość. Wezmę wolne u pani. O kurwa. To ta lutnia, którą dostał od elfów z Dolblatana? Aha, jeśli jej nie wziął, musiało mu się bardzo śpieszyć. Opowiadałem to już 1000 razy i opowiem jeszcze raz.
W szkole miałem napisane na opisie, mieliśmy taką stronę z opisami szkoły, tam imię, nazwisko i tak dalej, co lubimy robić. Ja miałem napisane mistrz gry na lutni, chociaż nie do końca wiedziałem, czym jest lutnia. Nie wiem, dlaczego to przeszło. Umiłowany wicehrabio, nie wiem, jak się to tam nawet znalazło. Umiłowany wicehrabio, raz jeszcze dzięki ci pragnę złożyć za to, że zgodziłeś się uświetlić swym występem za ślubiny mojego syna. Twoja obecność uradowała nasze serca, a słodkie dźwięki, którymi nas zaraczyłeś, sprawiły, że w oczach mojej teściowej, baronowej Duelvled, która znana jest z bycia zimną i nieczułą suką, pojawiły się łzy wzruszenia. Bogumił. Ale głupie imię, Bogumił. Tragedia. Ja zawsze jak chciałem, nie żebym jakoś turbo chciał mieć dzieci, ale w ewentualności jakby się kiedyś takie pojawiły. Raczej fanem nie jestem i wątpię, że kiedykolwiek będę. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo, więc gdyby takie się pojawiły, to zawsze chciałem nazwać mojego syna, nie wiem, jakiegoś Bjorna, bo coś takiego, albo Ragnar. Wikingowo, tak. To w ogóle fajnie brzmi, co? Ragnar. Albo Bjorn. Moje imię to Bjorn. Moje imię to Maciek. Jak to kurwa, jak można dać komuś na imię Maciek? Pozdrawiam wszystkich Maćków, ale no imię tragiczne. Maciek. Jak to brzmi? Dobra. Suszone owoce to akurat jest Giga Cox i to bez żartów. Suszone owoce są turbo giga OP. W sumie dużo tu kurwa rzeczy, ty może znajdziesz ten alkohol, którego potrzebuje do białej mewy. Byłoby absolutnie wyśmienicie, wybornie wręcz by było. Ślepy zaułek, może w ogóle to zabrałem, co? Nie, dupa. Przybijemy wiśniówki na spirytusie, no kurwa nigdzie nie mogę dostać tej wiśniówki na spirytusie. Próbowałem naprawdę chyba wszędzie, do każdego karczmarza wbijam po tą wiśniówkę, no i nie ma. Nie mogę dostać wiśniówki na spirytusie, wyobrażasz sobie? Chyba alkoholu nie móc dostać. Co to za czasy wiedźmińskie tutaj nastały. Są jakieś drzwi w ogóle. Zamknięte. Potrzebuję klucza. No dobra, przeczytaj terminarz Jaskra. Taką mamy misję. Gdzie mamy ten terminarz Jaskra? Kurde, bo ja tu mam... O, dobra, bo ja tu mam strasznie dużo książek do przeczytania. Może dzisiaj się zajmiemy przeczytaniem tych książek, bo jest 19 rzeczy do przeczytania. Terminarz Jaska. Roza van Ate, jak róża tonie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworski manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Złote miasto, willa z ogrodem. Moli. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i sennych się nada. Nieśmiałe ma spojrzenie, lecz harców nie unika. Rozczula mnie, gdy pyta, jak to jest na wodnika. Choć w alkowie mało jej dorównuje, władania lutnią nigdy nie opanuje. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną, kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże niejedno. No dobra. Porozmawiaj o kurcze. Sporo tych postaci, ale miejmy nadzieję, że nie są jakieś bardzo daleko. Luisa, jakiś odblokowano nową postać, jakąś Luisa. Pokaż tam. Głosariusz, samouczek, nie, postacie. Postacie, jakąś Luisę. Luisa Lavalette. O baronowej Lavalette było swego czasu głośno w Temerii. Owa szlachcicka na jakiś czas związała się z królem Woltestem, któremu powiła nawet dwoje nieślubionych dzieci. Stało się to przyczyną skandalu i buntu kilku możnych rodów. Tłumionego krwawo przez królewskie wojska, które po ciężkich bojach zdobyły twierdzę rodu Lavalette. Tą drogą to... Z tego co przeczytałem te lore w ogóle wiedźmińskie, to... Ciri jest córką tej laski, która... tej laski Falka ona się chyba nazywała, która wywołała ten krwawy bunt. Tylko dajcie mi tydzień. O ile dobrze mówię. Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Biały rycerz bez konia. Da. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa.
Zapłacę za nią. Wyspulam nową. Wypierdalasz. Won mi to, ale już. Słuchaj no, może masz dwa miecze, ale nas jest czterech. Oj wariacie. Tak, czterech, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Nie będę płacił, chociaż mogę zapłacić, bo ona będzie miała teraz przejebane bardziej. No nic, potrzebuję jej kurwa żywej, więc... Pizie mam to. Co mam w pizie? No ogólnie mam ich w pizie. Odpierdalam ich tego. Jest, tak, dam. Tylko będziesz miała chyba przejebane, jak ja ich zabiję ogólnie, wiesz? Wszystko we krwi. Wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co. Naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle. Jestem wdzięczna, ale... Dorobek życia. Wszystko przepadło. Bez przesady spierze się? Da żadę, no. Będzie dobrze. Spokojnie. Spierze się. Pewnie, że się spierze. Trzeba tylko je w białym occie namoczyć. Ale nie o to chodzi. Junior mi nie wybaczy. Albo sama zwinę interes, albo puszczą mi go z dymem. No, tak myślałem, że to debilne. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Tak, tak. Taki już los kobiety. Mężczyźni balują, a nam się obrywa. No nic. Przeniosę się do Oxenfurtu. I profesory muszą gdzieś prać kalesony. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już dwie się spotkałeś. To było za dużo. No. A, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... No... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, bażant zachrypnięty, łajza kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to nie jest zbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Może lubi czyste. Ale o co dokładnie ci pytał? To jest średnie wieże, no, tu się średnio raz na miesiąc myje. W tych łaźniach, czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. No było pojebane, że kiedyś wystarczyło raz na dwa miesiące wejść do rzeki, chłopie, i elegancko żeby się umyty. Wszyscy jebali kos, bo... Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Piękny czas. Mówił, że siostrzenica z Kowiru. No tak, to się musi trzy razy dziennie kąpać. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Może jej zapłacimy, żeby tego... Jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Nie chcemy jej dać pieniążka? Czy już skurwiel junior już nie chce pieniędzy, już jej po prostu nie wybaczy, że mu zginęło przy niej tyle ludzi. Mogliśmy chociaż jednego żywcem zostawić, żeby przekazał informację. Zresztą, ja nie wiem kurwa, to co sobie skurwiel junior niby pomyśli, że co? Że taka biedna mała kobitka sobie rozjebała mu czterech ludzi? Skurwiel junior to debil jakiś musi być w takim razie. Nawet nie musi, to debil po prostu. Pralnia Vespuli, wybierzemy ci wszystko oprócz kieszeni. Zostaw swoje pantalony dzisiaj, jutro odbierz czyste. To jest kurczę dobra reklama. Kiedyś jak kurczę szedłem sobie przez jakieś wioskę, miasto. To była taka reklama, taki wielki baner, który się przesuwa, jakby nie wiem jak to nazwać, taki przesuwający się LED. Tam było napisane: wszędzie drożej, bo inflacja, ale u nas taniej. Zajrzyj do nas. Kurczę, przekonali mnie. Aż musiałem sobie to nagrać, gdzieś mam nagranie tego.
No ale teraz nie będę specjalnie wyciągał, przeszukiwał komputera, bo na komputerze mam 400 GB wszystkich, tych wszystkich jakichś nagrań i tak dalej, starych jakichś odcinków. Wszystko to staram się mniej więcej przechowywać. Znaczy jak już nagrałem odcinek i wrzuciłem do neta, no to usuwam, nie? Ale są jakieś takie perełeczki niewrzucone, sporo ich w sumie jest. Naprawdę, naprawdę sporo to jest. Z 5000 plików mam na kompie, jeżeli chodzi o wideo. Nie, może o wideo, jeżeli chodzi, to z 3000. Oczywiście specjalnie ja je wrzucałem w taką jedną, w takie w, do programu montującego, jakby przetwarzałem na gorszą jakość, żeby zamiast 300 MB to zawierały 3 MB, więc są w tragicznej jakości, ale. Ale są. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. Pamiętam. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Gazy też nie mam, kusy. Peruki jakieś. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Nie umiem też gwizdać, kurczę. Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie, był nawalony jak szpadel. A dalej co było? I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. I tylko tyle? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie... Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę Dopplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Każdy z nas miał marzenia. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a już następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być Wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Tak myślałem. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dół. Ja, może partyjka Kwinta. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem Zoltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. No dobra, może dzięki partyjka? Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Ty, partyjka Gwinto? I tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? A, partyjka Gwinto? Tak, tak, tak. Ojojoj, wariacie. Coś się, że zagrasz z Koyatelma, jesteś elfem, nie? No to wygląda, że jest elfem. Królestwami Północy gramy za to my. Besemir, Yennefer, czy mamy tu jakieś karty do wyrzucenia w końcu, widzik, tak się stęskniłem. Mamy te redańskie piechury, one są tragiczne, kurwa. Wyrzucić, biedna pierdolona piechota do wyjebania jest też. No i dalej wszystko jest cacy, co? Chyba, że łowce czarownic bym jeszcze powypierdalał, do pizdy też to jest.
karta. W sumie. No z dwóch możemy zostawić, znaczy nawet musimy dwóch tych zostawić. A? Albo damy tą. Sabinę. Przywołuje Keirę. No to damy załowcę czarownic tą Sabinę. No i teraz to jest cacy. A ktoś przywołuje Wes? Wydaje mi się, że Wes przywołuje Vernon. Czy się mylę? Czekaj, zobaczmy. Może dodam to do talii i wtedy będzie napisane, że przywołuje Wes. Co? Pyk. Patriota, chociaż chuj. Nie wiem, takie mam wrażenie, że on przywoła Wes, ale w sumie nie jestem pewny. Ale grajmy, zobaczymy, w praniu wyjdzie. Czy on gra Królestwami Północy i gra, nie wiem, jakiś ziomek gra. Dwa manekiny do ćwiczeń, mistrz oblężniczy, Shani, Wes. Wes bym wymienił, Zoltan. Zoltan też jest do wyjebania. Chociaż nie, te bym wyjebał. Ta. Te trzeba wywalić. Dobra. Skurwiel Junior wraca jako Dudu. Więc to jest Skurwiel Junior. Co robi jego Demavent III? Mój król lubi przyjemności, ale nie przeszkadza mu to dobrze rządzić. O kurwa, głowy. Znać kartę gęsta mgła w twojej talii i natychmiast ją zagraj. A my co robiliśmy? A transformuję ukryte karty. Ostatnia linia? Kurczę, nie wiem. Ja bym zagrał pod tą nie, ostatnia linia na sam koniec. Grajmy linię, nie wiem. Rzućmy Zoltana na samym początku. Żebrak. Co robi żebrak? Żebrak. Łączy się z królem żebraków? Jak się łączy? A, nie ze Skurwielem Juniorem, tylko ze Skrólem Żebraków. No dobra, no to my gramy Shani? Nie, Shani na pewno nie. To gramy. Kurwa, jest tu tyle kart, że ja nie ogarniam, co tu się dzieje. Gramy Lamberta? Dobra, no grajmy Lamberta. Nie, naprawdę, tu się za duża kurwa zadyma dzieje. Co on zagrał za kartę właśnie w tym momencie? Nathaniel Pastodi przywołuje Kaleba. Czyli wieczny ogień, Kaleb. Zgraja szarlatanów, wieszczyków i wiedźm czyha na waszą czystość i na wasz dobrobyt. Wsparcie ogniowe. Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu twojego przeciwnika. Jezusie Chrystusie Nazarejski. Co tu się dzieje, kurwa? Dobra, to co, druga linia? Dobra, grajmy. On to spasuje, a ja jestem w pizdę. A, zagra gęstą mgłę. No tak, zagra gęstą mgłę. No oczywiście, że zagra gęstą mgłę. Ja sobie myślałem, jestem turbo debilem. Nie wiem, wydaje mi się, że podmienimy, kurczę... Podmienimy te laski... manekinami, nie? Nie wiem, czy mam jakąś inną opcję. Te laski? Tylko ja nie wiem, ile te laski miały w sumie. Może tego? Lamberta podmienimy. A, nie wiem, kurwa, sru. On też podmiankę robi. Jednego manekina, czy chcemy zostawić? Chcemy zostawić. A ja głupio zrobiłem. Znaczy... A, dobra. Pasujemy. Mogliśmy po prostu... Shani wymienić na manekina później. Nie wiem, czy wy rozumiecie, co ja mówię, bo to jest taka zadyma tutaj, że ja sam nie rozumiem chyba, co mówię do końca, kurwa. To dopiero, żeby ktoś zrozumiał. Dudu. Mimik ma zresztą wiele nazw. Mieniak, podwójniak, weksling, bedak lub doppler. Okej. Okay. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, pierwszymi stworami, które przybyły tutaj właśnie na ten kontynent, były gnomy. Potem były ci Inisy, jak oni się nazywają. Zoltana rasa. Krasnoludy, potem były elfy, a dopiero ludzie, to tu nawet nie było ludzi. Ludzie przybyli dopiero za pomocą koniunkcji sfer. I oficjalnie ludzie nie pochodzą stąd. Ja nie tak wyczytałem, mam nadzieję, że jest to prawda. Dobra, on jakieś gra tutaj niedźwiedzia. No to my gramy kurwa Lamberta. Lambert tego niedźwiedzia to rozpierdoli. Pokażę Borys.
zamaskowany, zasmakowany w ludzkim mięsie, na wszystko inne kręci teraz nosem. To co to jest? Pachołek porąbańców. Przywołuje pachołka porąbańców i skurwiela juniora. Ale skurwiela juniora nie przywołał, widocznie nie ma takiej karty sobie. Dobra, no to wieża oblężnicza może nie, ale to rzućmy, cyk. A nie, dobrze zrobiłem? Czy to powinien rzucić dopiero później tą kartę? Wiwerna, to było coś, co żyło tylko po to, by zabijać. Teraz jak rzucę to, to ona się przemieni, moja karta? A, dobra. Nie ma znaczenia kolejność. Myślałem, że zjebałem i tego grzybka trzeba na sam końcu rzucić. Ale jest gites. Wieża obleżnicza na końcu, zamienimy szani. Zresztą nawet jakbym zjebał, to moja umiejętność mojego króla sprawia, że i tak te grzybki na końcu się aktywują. Rzucamy szani i przywołujemy Kejrę. Czemu nie? Powinniśmy to wygrać. Czekają, że tam... A, no to tak, kupy zagrałem. No tak, tak, tak. Ty. On drugi raz nie używa tej umiejętności króla? Mam wrażenie, że drugi raz, ale dobra. No mamy taką przewagę, że raczej jest bez szans. I też przeciwnik sposował. Ja mogę sobie to użyć, chociaż to nic nie da. No i git. Wygrałem tę rundę. Dawaj kartę. I dawaj jeszcze z tobą pogadam, wariacie. I pokaż mi, jakie masz towary, może masz coś. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. No raczej pancerza mi nie naprawi, ale... O! Ojojoj, tak, tak. Karta do gry Gwinta, oczywiście, że tak. Mówiłem, że tutaj trzeba zaglądać. Zaglądać, kurczę, do różnych kupców, bo no mogą mieć fajne czasem rzeczy. Tam to jakieś maski, natomiast możemy je w sumie kupić i założyć teraz już, ale głupio będzie Gerwar w tych maskach wyglądał, więc nie zakładamy. Tu jakieś skeligijskie koszule, no takie wykwintne rzeczy, na razie nieprzydatne. Później to wie, ja wiem. Ale nie powiem, bo gramy bez spoilerów w miarę. Chociaż to żaden spoiler, czy będzie nam potrzebna koszula. No nie przesadzajmy, że to by było uznawane jako spoiler. Ale dla widza to nie powiem. Specjalnie właśnie dla widza nie powiem. No dobra, weźmy na mapy, może tu jest przy okazji jeszcze jakieś karczma, co? Tu jest jakiś sprzedawca i tu jest wykrzyknik. Ja bym poszedł jeszcze do tego sprzedawcy i do tego wykrzyknika, gdy już tutaj jesteśmy. Może sprzedawca ma jakieś fajne karty albo coś takiego. A może na wykrzykniku znajduje się jakaś super misja. Nie wiem, co to za wykrzyknik. Wydaje mi się, że to jest wykrzyknik, w której ratujemy elfa. Bo chcą go skroić. Nie, ratujemy człowieka, którego chcą skroić elfowie. Witam. Witaj, tym razem przyszedł. Aha. Dobra, nie było tematu. Ale jak się tu wychodzi, bo wstyd jak chuj jest. Kurwa, jestem debilem, ty. Czy to wiedziałem od początku, a co z takim? A z takim to nie wiedziałem. Dobra, następne zadanie. Po nitce do kłębka, porozmawiać z zarządcą slumsów? Jakaś misja poboczna? Jak najbardziej. Tylko może nie teraz, dokończmy tą misję główną. Dokończmy misję spis cudzołożnic. Ile myślałem, że jest napisane cudzoziemców. To jest jakiś wykrzyknik. Nie jest to ratowanie człowieka. O kurwa, znowu ty? Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życiu już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Dobra. Baczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Jakieś ostatnie słowa. Chodź, wariacie. Cia. O kurde. Coś tam bije. Akcji może mu pierdol. O! Ty, bo... Wie, my tu się bawimy, wszystko fajnie. A ja ze skółkę muszę wypić. To mi chłop najebie. No.
Słuchaj, słuchaj. Nie wkurzaj mnie. Dość! No. Wystarczy ci już? Bo twoja panienka wdową będzie. Ale następnym razem? Weź mi zos. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Okej, czyli to był ten wykrzyknik jebany. Faktycznie muszę przyznać, że wydaje mi się, że na 90% jeszcze się spotkamy. Jeżeli on tak mówi, to pewnie tak będzie. Dobra, porozmawiaj z kim... Gdzie mamy najbliżej misję? O kurczę, wszystkie są dość w miarę daleko. Do okazji ja bym zahaczył sobie o kurczę, o tych handlarzy w sumie, o tych sprzedawców. Bliskim bym zahaczył. Bo ja muszę pokupować kurczę różne te karty do gwinta, czy to zrobić poza odcinkiem. Nie no, teraz to trzeba chyba płynność odcinka zachować. Bym musiał pozwiedzać każdego sprzedawcę kurczę w tym Nowigradzie, z tego względu, że przez to, że wgraliśmy tego moda Gwent Redux, to nie mogą w ekwipunku mogą mi się pojawić różne nowe karty do kupienia, a ja bym chciał mieć no jak najwięcej kart, bo każda karta może być kluczowa, szczególnie, że zamierzamy tutaj stoczyć turniej Gwinta i zostać mistrzem Nowigradu? Wiemy, jesteśmy w Nowigradzie, prawda? Te nazwy własne to jest zawsze dla mnie tragedia. Nowigrad. Chowaj miecz, ty. No zaraz dojadą. Dobra, no niby 300 metrów, ale... A nie! Co za muzykę się włączyło? Nie wiem, czy nie zostałem napadnięty, ale miałem wyjebane. Dobra, chodźmy, udajmy się może tutaj do karczmarza. Na chwilę. To jest bardzo przy okazji, Oliwier. Czym mogę służyć? Wydaje mi się, że z Oliwierem już gadałem z 50 razy. Pokaż mi coś w ofercie. I widzicie? I ma nowe karty. A gadałem z nim chyba z 10 razy. Mówię wam, że to jest mega opłacalne. Czemu wszyscy tutaj handlarze mają karty z Skojatel? Do zobaczenia. Tamten miał Skojatel, ten ma Skojatel poprzednio też na 90% Skojatel kurwa kupowałem. Czemu wszyscy mają Skojatel? I udałbym się tutaj z jakiś kupiec, tylko on jest na dole? Nie wiem, gdzie się znajduje ten kupiec. Tutaj? W środku? A, to jest nasz ten? Nie. Myślałem, że to jest nasz gościu, nasz kowal, który teraz sprzedaje pierożki. Tutaj? A tutaj. Interesuj? Tak, tylko ty raczej... A nie grałem z tą w karty jeszcze? Pokaż. Mówiłem, zaglądać, pewnie, że tak. Królestwa Północy, kup. A to jest napisane, że ja już mam. Czasem, że ja już mam tą kartę. Już masz ten przedmiot. Znaczy, że nie warto jest go kupować? A nie wiem, kurwa, kupujesz zyskam sobie. I może się przyda. No tak, kupię kolejną kartę, no to raczej mi nie anuluje tej, której już mam, tylko po prostu zamiast 5 kart to będę miał 10, nie? Coś takiego. Jeszcze w wentę. Ojo, ciekryńca jaką mamy, tak jest. Wariacie, ja myślałem, że ty książkami handlujesz. Masz ochotę na partyjkę gwinta? Chciałem powiedzieć na samym początku, że no, wydaje mi się, że on kurczę raczej książkami samimi będzie handlował, a tu proszę bardzo. Krwawy baron jest nawet. Transformuje wszystkie karty ukrytej mocy w damym rzędzie. A to nam się nie przyda, bo nie mamy żadnych kart ukrytej mocy w pierwszym rzędzie. No i mamy trebusz. I co trebusz przywołuje, co? Co była za karta? Gdzie ona jest? Trebusz. Łączy się z trebuszem. Przywołuje odpowiednie karty z twojej ręki. Ale jakie kurwa? To jest pytanie. Niech będzie. A może zagramy sobie czymś innym? Może zagramy z Skojatel? Tylko ja, kurczę, może nie dzisiaj, może nie w tym odcinku, ale na następny odcinek. Chociaż kurwa. Weź pododawaj. Tym Glak jest szpiegiem, normalnie potwory mają szpiega, ty, ale jaja. Lambert. Próbujmy, no może zagramy potworami. To co to jest? Transformuje się, gdy w rzędzie jest karta pobudzenia. Mam kartę pobudzenia? O kurde, nie, no tu by trzeba było jakiś management zrobić. Nie, gramy Królestwami Północy.
Nie, ja sobie to poza odcinkiem ogarnę, to jest starstwo Nilfgaardu, potwory i tak dalej, ale tu trzeba przetestować, co jest dobre, a co złe. Nie chcę mi się teraz tego robić, jest 49 minut, zagrajmy po prostu Królestwami Północy. Aczkolwiek, no, chciałbym też różnymi kartami grać, nie tylko jednymi, także na pewno w przyszłości sobie ogarniemy. Wes możemy chyba zamienić. W przyszłości ogarniemy różne talie i zobaczymy, może jest lepsza talia niż Królestwo Północy. Chłop ma dwie karty więcej ode mnie w ogóle. Czemu dwie karty? Jak to jest, weź o jedną kartę więcej na początku bitwy. No dobra, no to zagrajmy. Zobaczmy, co Vernon przywołuje, jaką kartę. Mówiłem, że Wes. Dobra, co to jest za karta? Yavin. Znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. No to co? Eskel. Tyk. No to Lambert. Tyk. Gramy. Spróbujemy wygrać tą potyczkę. Kurde, to w ogóle nie ma opisu ta karta. Ale wygląda groźnie. Książę Stenis. Benis. Aha. Kejra. Spróbujmy to wygrać. O kurwa, debil. Zapomniałem o tym, zmarnowałem tyle kart. Dobra, poddaję się. O kurwa, coś ty zrobił. Co to za karta pojebana, wariacie? Niedobrze. Ty, no to bym zamienił. Użyłbym tego manekina. A to możemy z drugiej strony na tą, na szani użyć. Dobra, pasujemy w takim razie chyba, co? Tak, bo i tak wszystkie tutaj karty, które mam, to mam na ostatnim linie, albo... No, to nie ma co. Wygrał i ma jeszcze jedną większą, ma jedną kartę więcej, więc przypał trochę, straszny. Przeciwnika. Jakaś łuczniczka. Przywołuje, kurwa, inne łuczniczki? Tirisa. Jakąś tą kartę. To jest unikatowa karta w ogóle. Rzadko się chyba teraz spotyka unikatowe karty. Mam wrażenie, że to... Ja nie mam żadnej chyba unikatowej karty. Po tym jak wygrałem tego Gwenta Reduxa. No nic, to co? Gramy pod pierwszą linię? Chyba pod pierwszą bierzemy, rzucamy Shani. On to pewnie spasuje. Rzucamy Shani, Vernona przywracamy. Nie wiem, spróbujemy to kurwa wygrać. Jakoś może się uda, co? Pyk. To teraz przywracamy, coś ma dużo punktów. No to jest kiel, cyk. I brakuje nam 4 punktów, więc muszę kurwa to rzucić. Nie. Ty, ale chujowo zagrałem. No jak ja to obliczyłem, jak debil ostatni, największy, kurwa. Nie, no. Wygrałem. Ale bo zagrałem jak debil. Daj mi jakieś szpiega albo coś. No mam przecież szpiegów. Manekin. Naprawdę? Naprawdę? Pierdolony manekin. Co to jest? O, no dobra. To co, runda druga, panie kurwa, książkowaty gagatku. I gadam kurwa do siebie, bo nie wiem. Mówię, że nie wiem, czy nie będę musiał tego zamontować. Mówię, że ganga dostałem i tego, i grajmy po prostu w grę. Czy my chcemy w ogóle sobie zmienić może na jakąś inną laskę, może jakiś full test, albo są wszystkie tego, znać kartę gęsta mgła. Kurczę, to może tym zagramy, może zagramy jakimś innym, bo transformuje karty ukrytej mocy w potężne jednostki na linii obrężniczej. Kurczę, nie wiem. Czy chcemy nią grać? Bym wywalił kogoś. Jakieś słabe uszy, na pewno mamy jakąś chujową kartę. Shani jest Cox, ale... Cox? Wiąże Stenis jest do pizdy, wywalmy go, dobra, rozpocznij gierkę.
Plus, jak już jednak pójdziemy skądś, jak już staniemy z tego nagrywania i z tego cugu nagrywania, że tak to nazwę, dziwnie. Jak już później, kurczę, wstaniemy, to niewygodnie się siedzi. Tutaj gadki przeszkadzają, tutaj delikatnie coś jakiś kamyszek pod kurczę pośladkiem. Tragedia. Jak już staniemy, to jest jakieś kurwa najgorzej na świecie. Bogowie są po mojej stronie, a kto ma... Są po stronie tego, kto ma lepsze katapulty. Dobra, wymienimy sobie tę katapultę. Nie wiem, co dostałem. Eskela? Chyba Eskela. Wydaje mi się, że mamy naprawdę solidne karty w tym momencie. Dwie dodatkowe karty za Zygmunta i minus 7 tego punktów? Kurwa, no totalnie OP jest ten Zygmunt. Ja myślałem, że jedną kartę on wyciąga, ale że dwie wyciąga, zobacz chłopie. Zobacz to, ja mam 10 kart, 0 punktów, 0. Zajebiście, nie? Totalnie OP są te karty szpiegów. Nie wszystkie, bo niektóre są chujowe, ale no Zygmunt to jest jakiś syfito. O, też masz szpiega. No i bardzo dobrze, w końcu się po coś przydadzą te manekiny. I tak wszyscy zdechniecie, bądźcie przeklęci. Malena? Chyba w Wiedźminie 2 była taka postać, którą trzeba było znaleźć. Nie wiem, czy to właśnie nie była Malena. Malena? Tak mi się coś kojarzy, że... Że kurwa nie dało się znaleźć tej postaci, nie? Ale nie wiem, czy to była Malena, czy jak się nazywała ta postać. Dobra, no chyba koniecznie też chce wygrać tą rundę. Czy my mu damy wygrać? Czy my mu damy wygrać? Nie damy mu wygrać, co ty? Kurczę, czy my chcemy rzucać aż Wesemira? Kurwa, czemu nie? Rzućmy Wesemira. Tak. Jeżeli teraz się podda, to luz. O, zagra tą kartę taką, okej. Nadal wygrywamy, ja klikam kluczę spacja. Poddaję się. Bierz co chcesz. O kurwa, ty. Wow, ma dwie karty, ty. To wariacie. Jeśli w nich spasował. Okej, przywołuję balistę. No to jest fajna karta, kurczę, wolałbym jej nie zużywać. Przywołajmy Eskela może? Chyba zróbmy coś takiego. Przywołamy Eskela, czy tam Wesemira bez znaczenia. I zróbmy coś takiego i spasujmy. Zresztą co ja kombinujemy i tak to wygraliśmy wszyscy 7 do 2 kart, teraz 8 do 2 kart. Przecież jak jest zwycięstwo. Chłop został zmiażdżony, po to. Po co się dzieje? Cyk. Gościu. Dobra, zaczynam się uczyć, kurczę, grać w tą grę. Cyk. Zaczynam rozumieć, jakie karty do czego służą, pa, cyk. Okej, słynie z... O, proszę. A tu jest w ogóle ruch dowódcy? Bo ja ani razu nie widziałem czegoś takiego jak ruch dowódcy. Jest coś takiego jak ruch dowódcy, czy oni wywalili to w ogóle? Mam wrażenie, że nie ma kurczę czegoś takiego jak ruch dowódcy. Dobra. No i Wesemira sobie przywrócimy. Tak, jeszcze raz możemy to użyć. Możemy zrobić tak. Tak już dla szpanu bardziej. I tak, cyk. 75 do 6. Rozjebany. Fajne te Królestwo Północy. Dzięki. Ja bym zobaczył, czy mamy coś takiego jak ruch dowódcy. Nie ma czegoś takiego jak ruch dowódcy w ogóle. O kurde. Teraz się w ogóle zorientowałem. No za to mamy te grzyby, co jakby. Gęstą mgłę dostaliśmy. Chujowa ta karta. No za to, że nie ma rogu dowódcy, no to mamy te grzyby takie, co one transformują te potwory. Dzięki temu te potwory mają więcej jakby wszystkiego, HP i wszystkiego. Czy ja jak to wezmę, to ukradnę to? Wolę nie ryzykować. Rozmawiać z Molly? A Molly to nie jest... Znaczy na bang jest. Molly to jest po angielsku
tabletkę ekstazy. Tu jest jeszcze jakiś ten gościu. Kurczę, resztę misji dokończymy sobie w następnym odcinku już na bak, bo już trwa godzinę. Podejdź bliżej. Porozmawiajmy z Kupsem, kupmy karty, zagrajmy w Winta. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? Oj, nie wiem, pokaż. No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Eramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako że drogo sprzedał swoją skórę, do mnie skarby. Pokaż mi swoje towary. Kurczę, no pokupujmy w takim razie może, co? Figurka jaszczurki. Ach, kurwa, kupię Cisco może, co? To jest jakieś ciekawe przypadki cnotliwej wegi. To są potrzebne przedmioty do wykonania jakiegoś zadania, więc to kupię. Karty jak najbardziej. Królestwa Północy. O kurwa, jednostka, siła jednostek 8. Specjalne zdolności jednostek pożoga. Ty jakieś fajne karty ma. Też pokupimy. Kurwa, jest 300, jest tyle siana wydane, z 400 tych koron. Jak to jest? Korony chyba nilfgaardzkie, tak? Chyba tak. Lutnia, rupieć. Które to są jego przedmioty tego? Czy jakby ja już je kupiłem, te przedmioty tego maga? Chyba kupiłem, to były te z zaznaczonymi wykrzyknikami. Fistech, koszula, czarny proch. No, to wszystko. I w Gwenta byśmy zagrali w wariacie. Za dyszku. Porozmawiajmy na mniej tak na koniec tematy. Mam odcineczka. Tak jest, oj, wariacie. Pokaż mi jakie tego. Jakie karty dostaliśmy. Rembacz, Sheldon, Jarpen, Krwawy Baron. To jest fajne, o kurde. Wysokie morale, powiększa siłę jednostek o 1. Myślałem, że to medyk jest. Czy powiększa siłę jednostek o 1 to jest jakaś turbo wybitna karta? Chyba nie. Chyba nie na tyle wybitna, żebym ją wrzucał do talii. Rozpocznij rozgrywkę. Cesarstwo Nilfgaardu. Mamy manekin, mamy Zygmunta, mamy medyczkę, mamy kedwańskie wsparcie, mamy balistę. Kurde, zajebiste. Przywołuję odpowiednie karty swojej ręki lub talii. Przywołuję balistę, jedną. Tutaj od razu mamy drugą. Lamberta można wymienić, bo Wesemir przywoła Lamberta. I Zoltana też bym wymienił, bo to w sumie chujowa karta Zoltan. Dobra, wydaje mi się, że wygramy to na 100%. Magister. Nie jestem znany ze swojej cierpliwości. Zdolność dowódcy. Obejrzeć trzy losowe karty z talii przeciwnika. O kurde. Sporo tych szpiegów w wariacie masz, ale ja mam więcej. Mam nadzieję. No tak, przecież to Nilfgaard, no to na bank sporo szpiegów. Oby dobrało nam jakiś tych. Oby dobrało nam jakiś manekin. Kurde, nie udało się, ale spoko, mamy Shani, która w następnej rundzie tego szpiega przywróci z powrotem. O kurde, porządne zagranie widzę, solidne. Nie wiem, czy my nie chcemy tego odpuścić w sumie. Jak on tak fajnie to zagrał tutaj. Wydaje mi się, że klikę spację i spasuję tą rundę. O kurde. Przeciwnik wygrał rundę. No i chyba, co on wziął? Co on wziął za kartę? Szpiega? Nie wiem. Wesemir w Nilfgaardzie. Medyczka, cyk. Przywróćmy szpiega i dobierzmy coś fajnego, come on. Przeciwnik spasował. No to też chyba gram Wesemira w sumie. Powinniśmy to wygrać, nie? Ta. No dobra. 9 do 6 kart, dobrałem jeszcze jedną.
Powinno być GG raczej. Co? A, przywołuje Geralda z Rivi. My nie mamy tej karty niestety. Chciałem powiedzieć, co robi Yennefer i później przeczytałem, że przywołuje Gerwarda. A, ten ziom przywołuje dwie karty balisty. Myślałem, że tylko jedną. Dlatego jednego balisty sobie zostawiłem w eku. Znaczy to będzie proste zwycięstwo. Tyk. O kurde, co to? Rience przywołuje Wilgerforca. Wilgerforce, jesteśmy wszyscy pionkami na jego szachownicy, w grze, której reguł nie znamy. Bożoga, jednostka bliskiego wsparcia. Widzisz najsilniejszą jednostkę bliskiego wsparcia twojego przeciwnika. Ale nie zniszczył, bo ta karta, rozumiem, musi być, jeżeli karta ma pożogę, to musi być bezpośrednio rzucona. Nie może być rzucona... I nie aktywuje się ta pożoga, jeżeli zostanie rzucona, przywołana, nie rzucona. Okej, plaga czegoś tam. To była za karta? Plaga Katriony. Epidemie nie uznają granic, ani nie robią wyjątków osobistych. Dobra. Dobrze, że teraz rzucił tą kartę. W sensie wcześniej, a nie teraz. No to my robimy cyk i my robimy jeszcze cyk. I rozjebani. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Na następny odcinek słuchajcie. Człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Triss. Nabiał i ciemne siły. Zobaczymy. Zobaczymy wszystko w następnym odcinku. Spróbuję, słuchajcie, ogarnąć na następny odcinek jakąś nową talię, żeby też nam się nie znudziło tylko te Królestwa Północy. Kto wie, może się okaże, że nowa talia jest dużo, dużo lepsza niż w sumie ta, którą używamy aktualnie. Okraliśmy go jeszcze. Nic za bardzo ciekawego nie miał. Oprócz suszonych owoców, są opy, bo dałem największego regena. Jak w sumie sporo jest tych rzeczy, które daje dużego regena, jakby życia, ale suszone owoce są chyba najpopularniejsze, bo mam ich aż 7. Dobra, tak jak mówiłem, tyle. Widzimy się jutro, jak codziennie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.